ta budka dla kotów ma cztery wejścia. Jest dwukondygnacyjna, jedno kondygnacyjne ma na dole, dwa wejścia u góry są. Jak widać tutaj jeszcze dwa dodatkowe pomieszczenia. Jest specjalnie otwieralna ta powłoka, można zobaczyć w razie czego, jakby coś trzeba uzupełnić. Jest tu tak dodatkowo otwierana. Te budki tak naprawdę zostały zaciągnięte z tego, co zauważyliśmy z miast Gdynia, Gdańsk, bo podobne budki właśnie oni kupowaliśmy i się zwróciliśmy właśnie o to, żeby też takie budki stamtąd kupić. Pomysł wyszedł od samych tak naprawdę mieszkańców i do tego przyczyniła się jeszcze fundacja. Napisała do nas pismo, zwróciła się, czy nie umieścilibyśmy takich budek na terenie naszego miasta. Podesłała nam, jak takie budki wyglądają. Przy weryfikacji i sprawdzeniu burmistrz miasta przychylił się do decyzji właśnie mieszkańców. Dużo tych kociaków wolno żyjących? Wie pan co, kociaków jest dużo, dlatego w programie zawsze też jest zawarta informacja odnośnie sterylizacji, czyli, że tak powiedzmy, dbania o tą populację, żeby ona też nie była za duża, a też wiadomo, no, nie umniejszać jej. Koty wolno żyjące, jeśli potrzebują jakiejkolwiek pomocy czy sterylizacji, są oddawane do naszej przechodni weterynaryjnej, która się znajduje w Pucku i tam mają swoją opiekę. Po sterylizacji oczywiście są wypuszczane w te same siedliska, w których one mieszkają tak naprawdę na terenie miasta. I mają swoich tak naprawdę karmicieli.